Dzień dobry, nazywam się Iwona Janda Malina i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Pole Express. W ten pochmurny i trochę dżdżysty dzień znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego w województwie opolskim. Pole, na którym stoimy, wybrałam nie bez powodu, bo jest to pole o trudnym ukształtowaniu terenu. Tutaj jest bardzo duży skłon i niestety tak się złożyło, że w zeszłym roku posiewie rzepaku nastąpiły gwałtowne deszcze, które bardzo mocno zamoliły glebę, które spłukały wierzchnią warstwę gleby z tych wyższych partii pola i w ten sposób obniżyły wigor tych młodych, kiełkujących roślin rzepaku. Udało nam się wyprowadzić tą plantację na jesieni, między innymi produktem Protaminal, który stosowaliśmy w dawce 2 litrów na hektar i który doskonale podgonił wegetację tych roślin właśnie jesienią. Odrobiliśmy trochę ten stracony czas. W tym momencie myślę, że mamy o co walczyć, dlatego że obsada w polu jest dobra. To jest między 25 a 33 rośliny na metrze. Niestety faza rozwojowa mogłaby być trochę lepsza, bo w tym momencie mamy tu między 7 a 8 liści właściwych i nad tym chcemy popracować, by te rośliny dostały trochę więcej wigoru, by one szybciej wchodziły w kolejne fazy rozwojowe i intensywnie czerpały z gleby i z nawozów, które zostały im w ostatnich dniach zaaplikowane. Rozwiązanie, które w takich sytuacjach proponuję, to nawóz organiczny na bazie alg morskich o nazwie AlgaSoil. AlgaSoil poza składnikami NPK zawiera właśnie całe bogactwo alg morskich gatunku sargassum. Przede wszystkim duże ilości węgla organicznego, materii organicznej, kwasów fulwowych, kwasów humusowych, a także jod. I wszystkie te składniki zawarte w tym nawozie wpływają bardzo korzystnie na wigor roślin, właśnie przyspieszając rozwój uprawy, a z drugiej strony te składniki bardzo dobrze wpływają na glebę, podnosząc jej potencjał plonowania. Przede wszystkim zwiększając dostępność składników odżywczych z gleby dla roślin. Po drugie zwiększając możliwości gleby w stosunku do zatrzymywania wody opadowej, a także intensyfikują życie biologiczne mikroorganizmów, które znajdują się na tym polu. Również tych mikroorganizmów, które odpowiadają za wiązanie azotu czy udostępnianie fosforu z tych niedostępnych dla roślin form, które znajdują się w polu. Także z jednej strony mamy odżywianie azotem, fosforem, potasem, jodem roślin uprawnych, a z drugiej strony właśnie mamy intensyfikację rozwoju roślin i poprawę stanowiska. AlgaSoil to nawóz granulowany, który ma bardzo wyrównane granule między 3 a 4 mm. Możemy go stosować łącznie z innymi nawozami granulowanymi po ich uprzednim wymieszaniu, ale również oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, można osobno rozsiewaczem wysypać ten nawóz w polu. Dawka, którą rekomendujemy, to 50 do 100 kg na hektar i tym sposobem właśnie zwiększamy efektywność również pozostałych nawozów, które zostały zaaplikowane w pole. AgroSimex już od 2018 roku weryfikuje skuteczność nawozu AlgaSoil w polskich glebach i wiemy, że bardzo korzystnie wpływa on na plon. W 2019 roku, to był trudny rok, była duża susza, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie robiliśmy doświadczenie z nawożeniem AlgaSoilem w kukurydzy kiszonkowej i tam okazało się, że dodatek nawozu AlgaSoil do pełnego programu nawożenia zwiększył potencjał plonowania roślin właśnie w tych trudnych latach, co potwierdziło nam tą większą retencję wody w glebie dzięki zastosowaniu tego nawozu, a także większą dostępność składników dla roślin, a także większy wigor tych roślin, nawet w tych trudnych suszowych warunkach do pobierania składników z gleby i z nawozów. A z drugiej strony tam, gdzie ograniczaliśmy dawkę nawozów NPK i dodaliśmy nawóz AlgaSoil, zauważyliśmy stabilizację plonowania. Pokazuję to Państwu na przykładzie kukurydzy kiszonkowej w Grabowie, aczkolwiek takich analiz mamy wiele na różnych uprawach. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że właśnie nawóz AlgaSoil to jest jednoczesne działanie na roślinę i na glebę. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce większość gleb powstała z utworów polodowcowych, piaszczystych, są to gleby o niskiej zawartości próchnicy, o niestety niewielkich zdolnościach do zatrzymywania wody opadowej, o niewielkich zdolnościach do akumulowania składników odżywczych. Przede wszystkim myślę tutaj o potasie, o magnezie, o siarce, o dużej podatności na wymywanie azotu w formie azotanowej. Bardzo często o niskiej akumulacji fosforu w glebie. Te wszystkie czynniki powodują, że warto jest inwestować w rozwiązania, które właśnie nie tylko odżywiają roślinę, ale również budują nam ten potencjał gleby.
A dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach hodowla w Polsce bardzo intensywnie spada, dostępność nawozów naturalnych jest bardzo mocno ograniczona. Alga soil będzie tutaj bardzo dobrą alternatywą i szansą na to, by właśnie zintensyfikować w glebie procesy tworzenia próchnicy, przyspieszyć rozkład resztek pożniwnych i ustabilizować potencjał plonowania naszych upraw. Zachęcam teraz przy okazji aplikacji wiosną nawozów granulowanych dołożyć te 50 do 100 kg nawozu alga soi do swojej technologii nawożenia i obserwować, co się będzie działo z roślinami i z polem w perspektywie kolejnych lat. Dziękuję bardzo. Zapraszam do śledzenia treści na naszym kanale.